Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakołka. Szanowni Państwo, w odcinku 52 i 53 prześledziliśmy sobie drogę szkolenia chętnej osoby do zdobycia uprawnień kategorii B. Omawiany był proces szkolenia teoretycznego, proces szkolenia praktycznego takiego kandydata, a w dzisiejszym odcinku dokończymy, można by rzec, serię tą, czyli jak kończy się szkolenie, czyli jak przebiega egzamin państwowy do zdobycia uprawnień do kierowania kategorią B. Także w dzisiejszym odcinku goszczę w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach właśnie z takimi pytaniami, jak się odbywa taki egzamin. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, witam państwa. Panie Tomaszu, młody kierowca chętny zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B po ukończeniu kursu w ośrodku szkolenia zgłasza się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z jakimiś dokumentami czy z jakimś numerem. Proszę nam o tym opowiedzieć. Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami na samym początku etapu tego musi udać się do Wydziału Komunikacji zgodnie ze swoim zameldowaniem o sprawdzenie, czy może ubiegać się o te uprawnienia i składa do Wydziału Komunikacji komplet dokumentów. Wydział Komunikacji weryfikuje, czy dana osoba spełnia wszystkie wymagania ustawowe o tą daną kategorię, o dane uprawnienia. I jeśli nie ma przeciwwskazań, osoba dostaje tak zwany numer kandydata na kierowcę. Z tym numerem kandydata na kierowcę dana osoba już posługuje się i w ośrodku szkolenia kierowców i później chcąc zdać już sam egzamin państwowy u nas w naszym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czy termin oczekiwania na taki egzamin państwowy, jakie to są terminy? Na chwilę obecną terminy są naprawdę krótkie. Do egzaminu teoretycznego można praktycznie podejść na drugi dzień po zgłoszeniu się do naszego ośrodka, po weryfikacji również danych, czy te szkolenie zostało ukończone, jeśli było oczywiście wymagane. Rejestrując się w naszym ośrodku, sam egzamin teoretyczny można zdać następnego dnia. Egzamin praktyczny przy kategorii B, tu już jest troszeczkę dłuższa kolejka, jednakże też nie jest to okres dłuższy niż około 5 dni. Sam egzamin teoretyczny, jaki czas ma, jak się odbywa, ile pytań? Egzamin teoretyczny ustawowo trwa nie więcej niż 25 minut. W przeciągu tego czasu osoba zdająca musi udzielić odpowiedzi na 32 pytania. Pierwsza część egzaminu jest to część teoretyczna z przepisów ruchu drogowego, gdzie na każde pytanie osoba ma zaproponowane dwie odpowiedzi, tak bądź nie. I jest określony, oczywiście na wszystkie pytania osoba musi udzielić odpowiedzi w określonym czasie, w czasie rzeczywistym, że tak powiem. I druga część testu jest to część specjalistyczna, składająca się z 12 pytań specjalistycznych na tą daną kategorię, o którą osoba ubiega się. Czy wszystkie odpowiedzi muszą być prawidłowe, czy jest dopuszczalna jakaś ilość odpowiedzi, na które możemy popełnić błąd? Tak jak wspomniałem, egzamin państwowy, część teoretyczna składa się z 32 pytań. Maksymalnie można zdobyć 74 punkty, 68 punktów zalicza z wynikiem pozytywnym. Zdaliśmy z wynikiem pozytywnym
egzamin teoretyczny, czy od razu tego samego dnia możemy przystąpić do egzaminu praktycznego? Jest to możliwe. Kwestia tego, w jaki sposób osoba sobie zapisze się na ten egzamin. Ogólnie ustawodawca dopuścił różnego rodzaju formy. Jest również dopuszczona możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego jako eksternista bez wymaganego szkolenia w ośrodku szkolenia. Jednakże jeśli ktoś odbył pełne szkolenie w ośrodku szkolenia, zapisując się u nas w ośrodku na egzamin, może sobie podzielić na egzamin teoretyczny i zdać to sobie jednego dnia. Można część praktyczną to rozłożyć na inny dzień. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na początku, możliwe jest również ustalenie pełnego egzaminu, część teoretyczną i praktyczną na jeden termin, na jeden dzień. W jaki sposób wygląda egzamin praktyczny? Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. Pierwsza część, są to trzy zadania do wykonania na placu manewrowym. Są to stałe zadania dla wszystkich, te same. Po zaliczeniu tych zadań druga część odbywa się w ruchu drogowym. W ruchu drogowym również są zadania do zrealizowania. Czas takiego egzaminu wynosi 45 minut. Jest to czas minimalny na zrealizowanie wszystkich zadań. Egzaminator ma prawo skrócić ten egzamin pod warunkiem, iż osoba nie popełnia błędów i wynik tego egzaminu będzie pozytywny. Po takim pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego, praktycznego, kandydat radosny, uśmiechnięty, jakie następne kroki powinien uczynić? Po zaliczeniu całości, całego egzaminu państwowego, nasz ośrodek ustawowo ma również obowiązek w ciągu nie dłuższym niż 3 dni zwrócenia tego numeru profilu kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji, i Wydział Komunikacji już w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, że tak powiem, zamawia już dokument dla danej osoby. No niestety też po opłaceniu jeszcze dodatkowych kosztów wydania tego dokumentu. A nie mówiliśmy, jakie koszty są egzaminów państwowych? Egzamin państwowy kategorii B jest to 30 zł część teoretyczna i 140 zł egzamin praktyczny. I to są stawki państwowe w każdym ośrodku takie same? To są stawki urzędowe, państwowe, obowiązujące na terenie całego kraju, te same. Panie Tomaszu, tak na koniec, jakie błędy może popełniamy podczas właśnie egzaminu praktycznego, może zapytam najczęściej? Najczęściej popełniane błędy. Tych błędów jest bardzo dużo i różnorakich, tak? Jednakże najwięcej błędów jest i w tym momencie egzaminy muszą być przerwane z wynikiem negatywnym, jednak za dość rażące przyczyny, jak nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy pojazdom, czy pieszym na oznakowanych przejściach dla pieszych, jak również niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. To są ogólnie takie najczęstsze, najbardziej rażące, gdzie te błędy powodują już bezpośrednie zagrożenie ruchu drogowego, gdzie egzaminator po prostu nie ma wyjścia w tym momencie, musi koniecznie zakończyć ten egzamin z wynikiem pozytywnym. Inne drobne błędy też zdarzają się, można powiedzieć, każdemu i doświadczonemu kierowcy również. Jednakże są to drobne błędy, jeśli nie powodują żadnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Egzaminator powinien te błędy powtórzyć. Osoba, jeśli nie popełnia dwukrotnie tego samego błędu przy tym samym zadaniu egzaminacyjnym, może popełnić tych błędów kilka i może ukończyć egzamin z wynikiem pozytywnym.
Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Tak jak Państwo usłyszeli w rozmowie, wszystkie, cała ta procedura jest usystematyzowana. W zasadzie jawne, wszystko wiadomo, nic nie powinno nas zaskoczyć. Także dobre, rzetelne szkolenie, przygotowanie się do takiego egzaminu powinno skutkować pozytywnym zaliczeniem go. A tymczasem zapraszam na film. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.